W poprzednich latach osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego na emeryturę, często wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o emeryturę do lipca. Co prawda, składając wniosek w lipcu, nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale za to co miesiąc później otrzymywały podwyższoną emeryturę z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek. Różnica w wysokości emerytury, o którą wnioskowano w lipcu, w stosunku do wysokości świadczenia, o które wnioskowano w czerwcu, czasami wynosiła nawet 300 zł. W tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, w tarczy antykryzysowej 3.0 przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, Będą obliczane tak, jak świadczenia, o które wnioskowano w maju, a to oznacza, że wysokość świadczenia będzie wyższa niż byłaby, gdyby nie zostały wprowadzone rozwiązania. Starczy jeżeli w czerwcu zostanie też rozwiązany stosunek pracy, ZUS wypłaci za czerwiec świadczenie, które nie przysługiwałoby, gdyby wnioskujący wystąpił o prawo do emerytury od lipca. Czy to oznacza, że należy spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Schemat obliczania emerytury premiuje osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki. Po pierwsze, im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie, im później idziemy na emeryturę, tym krótszy jest współczynnik dotyczący dalszego trwania życia, który również brany jest pod uwagę przy obliczaniu wysokości emerytury. Przypomnijmy też, że w związku z występowaniem epidemii, wniosek o emeryturę możemy złożyć w terminie do 30 dni, liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli w oświadczeniu dołączonym do wniosku wskażemy, że chcielibyśmy, by ZUS ustalił prawo i wysokość świadczenia oraz jego wypłatę od wcześniejszego miesiąca, wskazanego w oświadczeniu, to tak się stanie, o ile na wskazany moment spełnione będą ustawowe warunki do przyznania i wypłaty świadczenia. Przed złożeniem wniosku o emeryturę możemy skorzystać z kalkulatora na półę ZUS, który wyliczy nam prognozowaną wysokość emerytury. Możemy też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny.